Przyszłości, może teraz, czasy teraźniejsze. Projekt 30, jest to twoja świeża produkcja. Powiedz ludziom, którzy nie mieli jeszcze możliwości przeczytać newsów na temat tej produkcji, jaka będzie konwencja tej płyty, jak zostanie wydana, czy to będzie własnym sumptem, jacy goście. Parę informacji na temat projektu 30. Tak, no, projekt 30 ma się pojawić na stronie www.prosto.pl. Jak każdy zna tą stronę, to niech zagląda za mniej więcej 8 do 9 dni. Płyta będzie dostępna tylko jako płyta w kopercie zafoliowana, plus MP3 i plus Wave na jednej ścieżce. Pozycji na płycie będzie około 26, miałoby 30, ale po prostu te 4 się nie zmieściły na płytę. Musieliśmy to z DJ Elementem wyrzucić, ale możliwe, że te kawałki niedługo pojawią się na mojej stronie, będą dostępne za free, a te 26, które pozostały na płycie, są sklejone i przyskreczowane, zmiksowane przez DJ Elementa. Bardzo to fajnie brzmi, jest to kawał dobrej muzyki, kawał dobrej klasyki. Dla wszystkich ludzi, którzy są ze mną od początku, zbierają moje płyty i lubią moją muzykę, to muszą mieć posiadaniu ten projekt 30 100%. Jest tam tak, połowa to są klasy, remiksy z moich dwóch poprzednich płyt, Krew i Dusza i Retrospekcje. Jest jeszcze jeden niespodzianka, skit, który się nazywa To Jest Mój Świat. Tam już nie będę ujawniał, sprawdź sobie to, jak chcesz usłyszeć, co tam się dzieje w ogóle na tej płycie. Plus jest oczywiście połowa, to są nowe utwory. No i co jeszcze? Gościnie ma się pojawić, ja już mówiłem wcześniej, no nie wiem, tam jest na stronie dokładnie mojej www.retrospekcje.com podane, jacy są goście. Ale może teraz powiem, co mi do głowy przychodzi na tą chwilę, to jest tak, Tuny, na pewno jest Skyman, jest Bushu, jest A-Team, jest... co tam jeszcze, kurczę? No nie mogę teraz ci powiedzieć z tej stopy, wiesz, o co chodzi, nie? Francja na pewno. No, jest Dynam przede wszystkim, no, Francja, Dynam, Roka, no, co tam jeszcze, kurde, Jiggy Paul. Oczywiście jest brat, młodszy brat DJ Elementa ze składu APG Nysa, Pablo. Trzyma się Pablo i trzyma się Element. Trzymam kciuki za waszą nową płytę, która ma się niedługo pojawić na pewno. Mam nadzieję, że ten plan wyjdzie i tą płytę zobaczymy, wszyscy usłyszymy. No i co, no jest, płyta jest naprawdę bomba duża, także sprawdźcie ten materiał, a będzie warto na pewno. Wielokrotnie pytany o francuską scenę, wypowiadałeś się w superlatywach, wiadomo, twoje wcześniejsze też projekty, z którymi współpracowałeś z Francuzami, z Dynamem, FME, tak? Powiedz mi, czy nadal przeglądasz i starasz się na bieżąco sprawdzać francuską scenę, czy raczej klasyczne płyty NTM, AIM? Czy wiesz, to jest tak, że jak mam w miarę możliwości gdzieś tam, wiesz, kupić płytę, na Allegro na przykład, często zaglądam na Step stronę, tam jest dużo francuskich płyt i zawsze tam zamawiam, wiesz, kiedy coś świeżego się pojawi oczywiście. Także jak ktoś tam, nie wiem, szuka jakichś dobrych płyt francuskich, to musi tam zaglądać. A na pewno, sorry, na pewno śledzę od początku do końca to, co wyprawia Rof na francuskiej scenie, bo bardzo, bardzo lubię jego muzykę i na maksa, kurde, jestem zajarany tym, co ten gościu wyprawia, także kto nie za Rofa, jeszcze nie miał możliwości sprawdzić Rofa, niech sprawdzi, bo jest kawał dobrego hip-hopu. Ale oczywiście francuska scena jest cały czas w moim sercu, tak jak polska scena przede wszystkim, dopiero później reszta świata. Wspomniałeś, że projekt 30 będzie to projekt klasyczny. W moim mniemaniu polscy odbiorcy są zamknięci na twoje, na przykład, powiedzmy, nowe poszukiwania stylu. Wiadomo, dany raper chce się rozwijać artystycznie. I powiedz mi teraz takie pytanie, jak ty odnosisz się do słów krytyki? Ludzie, wiadomo, zamknięci są w muzyce, jakimś swoim, wiem, w imaginowanym świecie i ludzie dużo nie wiedzą na pewno, co tu się dzieje, jak na przykład to wygląda z mojej strony, bo często, wiadomo, biorą do siebie to, co dzieje się z ich strony, wiadomo, to jest chyba normalne. Wiadomo, że ja nie patrzę to, co się dzieje za ścianą sąsiada, a sąsiad nie patrzy, co się dzieje za u mnie w domu, prawda? Dlatego tak to jest, on sobie o mnie coś tam myśli, ja sobie o nim też coś tam myślę, tylko najgorsze jest to, że właśnie
a propos krytykowania, a propos ludzi, którzy tak naprawdę nie mają głosu do tego, żeby krytykować, a bawią się w jakiś tam, ludzi, którzy jakieś tam swoje zdanie wyrażają na ten temat. Jakichś recenzentów się bawią, a nie zawsze im to dobrze wychodzi, także no wiadomo, krytyka mnie pije, że tak powiem, i nie zwracam na to uwagi, robię dalej swoje, tak jak nawinął kiedyś Pono i Koras, robię swoje dalej i to trzyma się cały czas zobowiązująco i nie straciło to na przydatności na pewno. Także tak się odnoszę do krytyki, a szczególnie krytyki ludzi, którzy po prostu nie powinni tego robić, a robią to, prawda? W zależności jaka to jest krytyka i z jakich ust wypowiedziana, to jest dla mnie bardzo ważne. Roka, członek ekipy Tres Coronas, także będzie gościnnie na twoim albumie, mixtape'ie Projekt 30 PS. Jak doszło w ogóle do tej współpracy? Znaczy wiesz, do współpracy doszło tak, że Roka razem z Tres Coronas, na pewno nie z chłopakami z SIS, ale tam z muzykami, którzy grają w Tres Coronas, czyli Putilla, DJ Kate, oni zagrali koncert dokładnie w 2005 roku w Warszawie w klubie Punkt. Pierwszy koncert miał się odbyć 1 maja, ale akurat z wiadomych przyczyn to była data śmierci papieża Jana Pawła II i musieli przenieść ten koncert na maj. Po miesiącu wrócił Roka do Warszawy. Oczywiście nie obeszło się bez paru dobrych melanży. Zaprosiłem Rokę i resztę ekipy dobrego klubu do Warszawy. Pobawiliśmy się trochę, fajnie było i postanowiliśmy nagrać wspólny kawałek. Akurat była taka opcja, że Roka miał się w dniu odlotu tam do Nowego Jorku pojawić się w studio u Waca. Waca go zaprosił tam na jakiegoś skita, czy tam nie wiem dokładnie o co chodziło. Także wykorzystałem ten moment, powiedziałem Roce, że można było coś fajnie nagrać, ma fajne bity. Powiedział, ależ owszem, czemu nie? Spotkaliśmy się w studio u Waca, przesłuchał parę bitów, wybrał. Jeszcze wtedy właśnie Olsen był u mnie w Warszawie, byliśmy razem z Roką. Dałem mu temat, od razu się dograł, zrozumiał, skumał o co chodzi, skumał w ogóle bazę i tak powstał kawałek Imperium Zła, do którego później jeszcze dograł się Olsen i Soku, bo słyszał ten kawałek, spodobał mu się bardzo, ja go zaprosiłem tak. Także tak to wyglądało. Później była jeszcze taka sytuacja, że miał nas zaprosić na swój materiał, jakiś tam mixtape dokładnie, nie pamiętam o co chodziło, miał się odzywać, ale tam się już przez jakiś kontakt między nami urwał. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się gdzieś spotkamy na dobrej bibie i będziemy kontynuować to zaczęliśmy kontynuować. Ja w ogóle wielki szacunek do Roka, Tres Coronas, ma wszystkie jego płyty, także to jest bardzo piękne, że mogliśmy się po tylu latach, chociaż go nie znałem, spotkać i nagrać wspólny utwór. To jest podczas ważne. Swojej przygody z rapem zwiedziłeś wiele labeli, ostatnie dwa solowe albumy ukazały się wprosto. Czy lepiej tobie się współpracuje z bliskimi osobami na stopniu koleżeńskim, przyjacielskim, czy raczej był to taki moment, w którym naprawdę chciałeś ustabilizować swoje wydawnictwa? Znaczy powiem ci tak, no, ja nigdy nie miałem wspólnego nic z wydawaniem naszych własnych płyt, ale nawiązując do własnego wydawania, znaczy jakby do... Zmierzam w tym kierunku, że zawsze wydawałem na początku z Pomatonem i tam troszeczkę obowiązywały inne zasady wydawnictwa i tam jak gdyby inni ludzie działali za mnie, wszystko robili za mnie, ja się niczym musiałem przejmować. Później po tylu latach zmieniło się, przeszedłem do Prosto, a jak z wiadomych przyczyn, ponieważ tam są chłopaki ode mnie z Zip Składu i tam teraz czuję się lepiej, ale oczywiście to zmienia faktu, że jest coraz więcej zapierdalania za swoimi sprawami i to jest troszeczkę żenujące dla mnie, ponieważ nie zawsze mi się chce pewne sprawy załatwiać, a ja też nie nadaję się do jakiegoś tam wydawnictwa. Ale też nawiązując do tego tematu własnego wydawnictwa, Projekt 30 jest w 100% płyta wydana przeze mnie. Prosto tylko rozprowadza tą płytę, dealuje tą płytą. Ja jestem 100% wydawcą razem z DJ Elementem. Także żeby ktoś się myślał, że to jest projekt wydany przez Prosto. Bo to jest po prostu projekt wydany przez Fusza Małolacie. Wiadomo, czas nagli, za chwilę wchodzicie na scenę z Zip Składem, także powoli będziemy musieli kończyć niestety. Tą rozmowę mam nadzieję, że innym razem ją dokończymy. Proste. Ostatnie słowa pozostawiam tobie, cokolwiek. Zawsze to, co tylu lat powtarzałem, nie słuchaj kurwa bzdur, trzymaj się swojego zdania i bądź sobą. Polski hip-hop na zawsze, Z i P człowiek. Bu, bu, nie masz kryteriów.